Siemaneczko, siemaneczko, witajcie. Słuchajcie, postanowiłem nagrać krótki filmik tego tytułu, że nagrywam filmiki w takim momencie, w jakim po prostu coś czuję, żeby coś nagrać, coś powiedzieć, coś zrobić. Czy to trening, czy się wypowiedzieć na jakiś temat. Oczywiście na temat transportu i tej pracy, bo wiem, że oglądają mnie osoby, które interesują się transportem, chciałyby pracować w tym zawodzie. I śledzą tudzież mnie, tudzież kogoś innego, jakiegoś kierowcę zawodowego i patrzą, jak ta praca wygląda. Także słuchajcie, przede wszystkim w każdej pracy, mówię to do osób, które chcą wziąć się za robotę w tym zawodzie, czyli zawodzie kierowcy, czy to ciężarówki, czy to busa, obojętnie. Do tych osób się zwracam i jest to oczywiście moja, tylko i wyłącznie moja opinia, moje doświadczenia, także nie wypowiadam się za innych, tak? To jestem ja jako Seba Leszczyński, mówię ze swojej perspektywy i to chciałbym zaznaczyć, żeby nie było potem, że ja wypowiadam się za całą branżę, tak? Za wszystkie osoby, które pracują w transporcie. Także to niech będzie to taki początek i za chwilę będę kontynuował, także zapraszam. Więc tak, jeżeli chodzi o... Dziś jest odcinek o tych gorszych stronach transportu, czyli kciuk w dół, ponieważ jest ich dość dużo. To, że wiecie, że ktoś jest pozytywnie nastawioną osobą i daje sobie tutaj radę i wygląda to tak, jak ja to robię, czyli robię to pozytywnie, to też wynika z tego, że lubię ten zawód w jakikolwiek sposób. By to nie powiedzieć, to lubię, tak? Czyli nie może kocham, ale lubię, jestem pozytywną też osobą i też robię to w pewien sposób, żeby zarobić. No wiadomo, że nie robię tego, żeby nagrywać YouTube, czy żeby sobie wsiąść i jeździć, wiecie o co chodzi. Czyli też jest rodzina, też są rachunki, też trzeba kupić chleba, wiecie o co chodzi. To są normalne rzeczy, tak? To są normalne rzeczy. Czyli mówię, tak jeszcze raz powtórzę, mówię do osób, które są przede wszystkim młode bardzo i interesują się tym zawodem, ale oczywiście też do innych, jeżeli do kogoś trafiam innego, to też się cieszę, ale mówię przede wszystkim do osób, które nie pracują w tym zawodzie. I co? Czyli tak mówię, takie rzeczy egzystencjalne, czyli też zarabianie pieniędzy, to też jest moją motywacją, żeby tutaj pracować. I mimo tego, że jest tutaj też dużo minusów tej pracy, czyli takich gorszych stron, tak? Zawsze są, pamiętajcie, strony medalu, i dobra, i zła. Czyli nie chodzi tutaj o to, żeby narzekać, nie o to mi chodzi, ale chodzi o to, żeby opowiedzieć wam przez... Już miałem taki odcinek 4,5 roku w transporcie, to był taki ogólnikowy, ale teraz się skupię tylko na minusach, wiecie, na minusach, które ja zauważam, być może wynikających trochę z braku moich umiejętności, być może tak, a być może po prostu z tego, że tak to już jest w tym zawodzie, tak to już jest w tym transporcie i myślę, że w dużej mierze jest tak, że po prostu tak już jest też w transporcie i kierowcy mają podobnie, ale może nie tak samo, nie? Także wiecie, podejście jest różne. Niektórzy wsiadają tylko za kółko, żeby po prostu zarabiać i nic więcej, i w ogóle ta jazda to ich męczy, denerwuje i w ogóle nie są cierpliwi. A są też osoby, które wsiadają i po prostu też to lubią, czyli w pewien sposób też ja jestem taką osobą, dlatego jestem też dość pozytywnym człowiekiem. Ale oczywiście motywacją też są pieniążki, no tak jak już mówiłem, no nie oszukujmy się, nikt tego za darmo robić nie będzie. Także za chwilę kontynuuję dalej. Zacznijmy od tego. Ja mówię zawsze z głowy, nie mówię z kartki, nie układam sobie tego jakoś, ale chcę, żeby to po prostu nie było nudne przede wszystkim, bo wiem, że kogoś może nudzić takie monotoniczne gadanie. Ale co? Mam nadzieję, że mówię z sensem. Chyba zauważyłem, że mówię z sensem, bo na poprzednich moich filmikach nie ma żadnych negatywnych komentarzy. Za co dziękuję oczywiście, jest dużo pozytywnych, także cieszę się, rozwijam się dalej, wypowiadam się na swoim kanale oczywiście zawsze kierując się tym, że mówię o sobie ze swojej perspektywy. Więc tak, jeżeli chodzi o minusy, zacznijmy już ten temat, jeżeli chodzi o minusy, które ja zauważam, więc tak, czy też dla kogoś mogą to być minusy,
Czyli jest to rozłąka z rodziną, przede wszystkim jest to rozłąka z rodziną. I jeżeli ktoś nie ma rodziny, no to oczywiście jest to na plus, z tego względu, że ja jako kawaler pamiętam, pracując na busie, bez problemu wyjeżdżałem. Mieszkałem z mamą, to wiecie, dla mnie to była przygoda jechać w Europę na 3 tygodnie nawet. Nieraz i 4. Zdarzało się jak chciałem, oczywiście nikt mnie nie zmuszał do siedzenia tylu tygodni w pracy. Nieraz 2 tygodnie to był minus. Czyli rozłąka, wtedy to nie był jakiś minus, bo to była przygoda. Teraz jest to minusem w jakiś sposób, no bo opuszcza się rodzinę, tak? Ja jeszcze mam taki system, dorzucę coś z ciekawostki, że jestem w poniedziałek wyjeżdżam, w piątek wracam, lub nawet w tygodniu zjeżdżam na pauzy, przelatując przez to miasto, w którym mieszkam, czyli też przyjeżdżam na pauzy do rodziny. Widzę rodzinę, jestem 9-11 godzin w domu, także to jest też plus, jeżeli chodzi o mój system, ale są systemy. Ale to też oczywiście wszystko idzie dogadać z szefem, to nie, nikt nikogo nie zmusza. Są systemy, że się jedzie gdzieś dalej na zachód na 2-3 tygodnie, tak? Tak samo jak na busie, wraca się na tydzień na przykład lub na 2. I różnie to bywa, ale mówimy o minusach pracy. Już nie rozwlekam tego tematu systemów, bo to nie ten odcinek. Jeżeli chodzi o te minusy, rozłąka to jest przede wszystkim, jak się ma rodzinę, rozłąka. Po drugie, nawet jeżeli się nie ma rodziny, jesteś tutaj sam, tak? Niby jest ludzi dookoła dużo, i tak dalej, są kierowcy na parkingu, i tak dalej, ale jesteś tak naprawdę sam, samotny, jesteś sam, po prostu, wiecie, nawet z kimś porozmawiać chwilę, no to dobra, ale to i tak jesteś sam w tej kabinie, żyjesz i czy to jest tydzień, czy dwa, czy czym dłużej, tym jesteś dłużej sam, także samotność jest to też drugim minusem, chociaż ja jestem też trochę takim samotnym, jak to się mówi, wilkiem, dla mnie nie jest problemem być samemu, przez jakiś czas jestem, jak to się mówi, no może nie twardy, ale ogarniam to, ponieważ nastawiam się, wiem, że to jest taka praca i nie mam z tym problemu i wyjeżdżam od tej rodziny, oczywiście jest mi przykro, ale to wiecie, no to coś za coś, tak, czyli nie wyjeżdżam też nie wiadomo na ile tygodni, także rodzina mnie widzi, wiecie, jest internet, są zdjęcia, można się na kamerce zobaczyć, dziecko swoje i tak dalej, i żonę, i pogadać, wiecie, telefony, także cały czas w kontakcie jestem. Praktycznie od rana do wieczora jestem w kontakcie z żoną i tak dalej, wiem co się dzieje, jak to się mówi w domu, także tutaj to też, jak to się mówi, nie boli, tak, ten wyjazd i tak dalej. Także to by były takie dwa pierwsze punkty, czyli po prostu zostawiamy rodzinę i dwa, samotność, czyli jeżeli nawet nie masz tej rodziny, jesteś sam tutaj, tak, jesteś sam, mimo tego, że jesteś wokół ludzi, także za chwilę kontynuuję dalej. Takim kolejnym, który mi przychodzi do głowy minusów tej pracy, no jest też są niebezpieczeństwa na drogach, są różne warunki na drogach, zima, wiecie, niebezpieczne sytuacje. Wy będziecie jechać dobrze, ktoś będzie jechał źle, może być wypadek, możecie zginąć, możecie zostać inwalidami przez kogoś, czy przez inne sytuacje, przez jakąś awarię pojazdu, ale to są już oczywiście ekstremalne, mówię o ekstremie, bo odpukać, nie miałem żadnego wypadku przez te lata. Ja naprawdę dużo jeździłem bardzo i busem, i po nocach, i tak dalej, po Alpach, i w różnych sytuacjach byłem, nigdy się nic nie zdarzyło. Jeżeli wszystko jest z głową, to naprawdę wszystko idzie ogarnąć i się nic nie dzieje. Także to jest ekstremalny przykład, ale mówię po prostu tak, jak co może się stać. Tak samo możecie pracować, wiecie, 5 km od domu samochodem jadąc i też się może coś stać, także wiecie. Ale biorąc pod uwagę tutaj ukierunkowanie na transport, czyli na prowadzenie, tak? To jest też taki no, dosyć hardkorowy przykład, ale jest to też no, częścią tej pracy. Wypadki się niestety zdarzają, czy to z naszej winy, czy z czyjejś. Później są też, co jest jeszcze minusem? No, mogą was okraść gdzieś na parkingu, nawet oświetlonym parkingu, nieszczerzonym, lub nawet szczerzonym się zdarzało. Jak są cwaniaki, to mogą was okraść, mogą wam kabinę, wiecie, otworzyć w nocy gaz. Wtłoczyć i wam ukraść dokumenty, wiecie, takie rzeczy, czy nawet pół biedy, jak wam towar ukradną, wiecie, towar jest ubezpieczony i tak dalej, chociaż też szkoda oczywiście, ale wejdą wam do kabiny i no i różne sytuacje są, tak, mogą was tym gazem zadusić, ale to mówię też ekstrema, tak, ale generalnie możecie być okradzeni, o tak to nazwijmy, czy jesteście sami, wiecie, gdzieś na jakimś innym mieście, czy w innym państwie, są różne sytuacje, są przestępstwa, zdarzają się napady. Oczywiście, co przykładem jest Calais, tak, słyszeliście, może ja tam nie jeżdżę akurat, ale tam jest też dobrze właśnie spojrzeć na to, co tam się działo, nie wiem, czy się jeszcze dzieje nawet, ale na no, taki przykład właśnie Francja i tak dalej, i tak dalej.
Chociaż po Francji też jeździłem busem, a powiem, nigdy mi nie nacięli nawet odpukać. Nie nacięli mi nigdy plandeki, także wiecie, no to są takie sporadyczne rzeczy, ale właśnie na Francji się dużo słyszało o włamaniach i o właśnie takich różnych dziwnych sytuacjach. Takich, no, związanych głównie z, no, ze złodziejstwami, już nie mówiąc o terroryzmie, tak? O terrorystach, gdzie pamiętamy, jak polski kierowca świętej pamięci, chwała mu oczywiście i szacunek, zginął w Berlinie podczas islamski zamachowiec, zamordował go w kabinie, ukradł ciężarówkę i wjechał wtedy, to była zima, w jarmark bożonarodzeniowy, także to jeszcze jest ekstrema, ale widzicie, to są takie, no, minusy duże, takie ekstremalne, ale też trzeba brać to pod uwagę. Zaraz kontynuuję dalej. Co jeszcze ja zauważam oczywiście, jeżeli chodzi o minusy, to zmęczenie. Powiem wam, jest tacho i tak dalej, ale wierzcie mi, jak staniecie w jakimś miejscu, gdzie nie można, nie idzie spać, bo nie ma miejsca, gdzie stanąć nieraz, to naprawdę w hałasie stoicie, nie śpicie, no i ale jechać trzeba, tak? To trzeba zawieźć, załadować, rozładować. Tacho tachem, ale jesteście po prostu przemęczeni, niewyspani. Często mi się to zdarza, że jestem niewyspany po prostu, ale no daję radę, wiadomo, no nie będę narzekał. Ale no to trzeba potem gdzieś odespać i odpokutować, jak to się mówi, bo organizm naprawdę nam tego nie odpuści. I nie stosuję żadnych dopalaczy, żadnych monsterów i tak dalej, bo wiem, że to tylko jeszcze gorzej ten organizm zniszczy. Ewentualnie wypiję sobie kawę, jedną, dwie, jak jestem gdzieś tam przemęczony i tyle. Jadę dalej, jak to się mówi, i ten organizm gdzieś się tam potem regeneruje, tak? W domu na weekendzie gdzieś tam się może wyśpie, chociaż małe dziecko nie pozwala za dużo spać, ale już jakoś to się zaczyna normować, także spoko. To jest też, co się może zdarzyć, że po prostu przemęczenie, tak? Że po prostu wam się wydaje, że stacho będzie ładnie, pięknie, nie. Staniecie gdzieś, jest hałas, nie wyśpicie się, jest za gorąco w kabinie latem na przykład. Zimno nie, bo zimno to sobie nagrzejecie, ale nie macie klimatyzacji przeważnie, nie ma w tych pojazdach postojowych, także wiecie, no nie wyśpicie się naprawdę latem i tak w upałach jest ciężko i to każdemu kierowcy, nie tylko mi. No to by były te tutaj z tych rzeczy, no i co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi, już tutaj trochę napomknąłem o tym, brak miejsca parkingowego, czyli wiecie, dużym pojazdem właśnie, ja mówię cały czas o ciężarówce, jest problem gdzieś ze staniecie, nawet na zachodzie nie ma parkingów. Są parkingi, ale nie ma miejsc po prostu. Za dużo samochodów, a za mało parkingów, wiecie jak to jest. No i jest problem ze staniem. Po prostu macie już tam wyjechane te godziny, a tu kurczę trzeba stanąć godzinę przed dwie i nie ma miejsca. Szukacie, kiedyś szukałem dwie godziny przed i nie mogłem znaleźć chyba miejsca parkingowego, słuchajcie. Dwie godziny przed kiedyś, ale się nauczyłem, że trzeba już inaczej to wszystko robić i jakoś mi się udaje z tymi czasami to wszystko zrobić. Także no gonitwa nieraz jest, wierzcie mi, to nie jest takie wszystko poukładane jakby się chciało, bo chciałoby się. A są różne sytuacje na firmach, kiedy, o to jeszcze napomknę dalej, w dalszej części. Po prostu, no brak miejsc, tak, podsumuję to tak, brak miejsc parkingowych. Za chwilę jedziemy dalej. No i co? Co jest jeszcze minusem? Tutaj skończyłem na miejscach parkingowych. Miejscach parkingowych skończyliśmy. To już tak o parkingach dalej, no to powiedzmy sobie tak, nie zawsze jest prysznic, czyli nie zawsze się umyjecie, czy to na firmie, czy to na parkingu, chyba że macie jakieś stałe trasy, gdzie wiecie, gdzie coś jest, mniej więcej wam się układa ten czas, no to wtedy tak, wtedy spokojnie ogarniecie sobie prysznic, ale ja przeważnie jeżdżę, no po tych firmach, takich ten, ale z tych samych, ale różnie po prostu i tych pryszniców nie ma czasu na to, trzeba jechać. Także nie zawsze się wykąpiecie. No to się wtedy kupiłem sobie taki, nagram jeszcze jaki prysznic, taki od kampera, kamperowski, rozumiecie, i 20-litrowy za 24 zł w Biedronce. Pokażę wam to, już nie będę teraz o tym opowiadał. I wtedy możecie ewentualnie się przepłukać, szczególnie latem, wiecie jak to jest. No także to, higiena, tak, czyli takie właśnie rzeczy związane z higieną, czyli nie ma tych prysznicy, stoicie gdzieś pod jakąś firmą, gdzie nic nie ma. Też się zdarza, nie ma nawet, za przeproszeniem, kibla. Także wiecie, no trzeba sobie radzić. Już wierzcie mi, że człowiek sobie ze wszystkim poradzi, ale to nie jest, widzicie, nie ma tego komfortu, jaki jest powiedzmy w biurze, czy gdzieś na magazynie, gdzie jest ubikacja i tak dalej, jest i tak dalej, i tak dalej, codziennie w domu, nie? Także to są, to jest też kolejny z minusów. Jedziemy dalej za chwilę. No i co jeszcze? Co się może zdarzyć, jeżeli chodzi o coś takiego jak powrót do domu z trasy. Może się zdarzyć, że nie wrócicie po prostu, na przykład w piątek, jak macie taki system,
a wrócicie w sobotę na przykład po południu albo rano, no bo albo nie było ładunku, albo gdzieś was przeciągnęli, jest tacho, musicie się pilnować tego tacho. Ja miałem ostatnio taką sytuację, w sobotę wróciłem, a wierzcie mi, w piątek lepiej wrócić, wierzcie mi, jak jesteście poza domem, to ciągniecie do domu, bardzo, bardzo was ciągnie do domu, żeby do tej rodziny wrócić, czy w ogóle do domu, żeby wrócić. I to się wydaje, że a w sobotę sobie wrócicie. Wiecie, to naprawdę jak się tu jest, to już się patrzy z innej perspektywy na to. Ciągnie do tego domu w ten piątek, nawet wieczorem, ale przyjechać. No nie udało mi się zjechać, czyli nieraz może być tak, że nie zjedziecie do domu w ten dzień, w który byście chcieli. To jest też kolejny minus. I to nieraz nie zależy koniecznie od spedytora, czy od szefa, czy od kogoś tam, tylko po prostu albo są korki, tacho się wam kończy, wiecie, i koniec. Albo przeginacie tacho, a to jesteście wtedy wykończeni. I opisujecie na wydruku, że po prostu sytuacja jakaś tam była bleble, a to skombinowanie, możecie za to dostać mandat. Także kolejnym właśnie minusem co jest? Mandaty. Czyli musicie tej pracy, tak? Czyli kierowca, jeździmy samochodem, teren zabudowany. Wszędzie trzeba uważać naprawdę, gdzie się staje, gdzie się jedzie, ile się jedzie, bo możecie dostać mandat. A jak dostaniecie mandat, to trzeba go zapłacić. Na zachodzie jest jeszcze gorzej, bo płaci się w euro. Także i płaci się od razu, przeważnie policjantom, także mandaty, czyli zarabiacie pieniądze, tak naprawdę je wydajecie, tracicie na mandaty, gdzie powinniście zarobić na dom, na życie, to wy na przykład płacicie mandat, bo chcieliście być gdzieś szybciej, jechaliście tam 20 na godzinę szybciej, 30 i dostaliście mandat, także wiecie. Ja już mówię tu o jeździe, nie mówię o innych rzeczach, jak na przykład inspekcja, natomiast może was inspekcja zatrzymać, przyczepią się wam do tacha, że jest źle prowadzone tacho, jakoś te godziny, wiecie, my myślimy, że dobrze je prowadzimy, a oni wam pokażą, że tu jest mandacik 500 zł, bo jest gdzieś coś przekroczone. Także mandaty to jest też kolejna strata pieniędzy, czyli kolejny minus tej pracy, tak? Czyli nie, tak jak mówię, nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Jedziemy dalej za chwilę. No i co? Kolejnym z takim minusów, który ja zauważyłem oczywiście, pamiętajcie, że mówię z mojej perspektywy, żeby ktoś nie myślał, że mówię o całej branży, to jest chamskie zachowanie w stosunku do kierowcy na firmach. Takie dość, może nie bardzo wiadomo, bo też się nie można, to nie chodzi, żebyśmy się tutaj poniżali, ale no takie po prostu złośliwe różne zachowania, jak na przykład trzaśnięcie okienkiem, bo przyjechałeś, a oni mają akurat przerwę na kawę, albo rzucenie dokumentami. Ostatnio pani rzuciła dokumentami na Słowacji, okienkiem trzasnęła, że przyjechałem. Ja miły, uśmiechnięty, przemęczony jak cholera, ale zawsze miły, uśmiechnięty się staram być dla ludzi, gdzie tam ich spotykam. No ale widzicie, bo kierowca, nie? No, także jest to, co wam powiem, no to są minusy, tak mówię o minusach, tylko o tych innych, gorszych stronach, które ja zauważam. I myślę, co by tu jeszcze wymyślić, oczywiście bez narzekania, tylko żeby mówić tak jak jest, jest białe, jest czarne, żeby po prostu nie, wiecie, nie koloryzować tylko, że jest bardzo fajnie i tak dalej, bo trzeba cieszyć się tym wszystkim, trzeba cieszyć się życiem, ale też mówić jak jest, po prostu nieraz ciężko i mówić prawdę przede wszystkim, bo ja powiedziałem, u mnie na kanale nie ma koloryzowania, nie ma pudrowania, nie? No i co? Krótka przerwa i co dalej, co wam powiem, no awaria na przykład, jeszcze wspomnę o poprzedniej wypowiedzi, może się zdarzyć awaria, tak, czyli nieoczekiwana awaria, jesteście gdzieś, kurczę, no i co, stoicie, autostrada, nie ma gdzie zjechać, chociaż nie miałem takiego przypadku oczywiście, no i stoicie i teraz co, no trzeba awaryjne światła, tak, i trójkąt i tak dalej, pomocy wzywać i tyle, i stoicie, rozumiecie, cały pas zawalony, bo ciężarówka duża, no i wiecie, dym się robi na drodze, nie? Także albo kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, że jakaś ciężarówka na zjeździe stanęła nawet, bo chciał pewno zjechać kolega sobie na po prostu parking czy coś, nie udało się, stanęła mu ciężarówka, zablokowała cały zjazd do jakiejś miejscowości i po prostu był dym i wiecie, i to się tak mówi, ale to jest stres, to jest, o, i kolejną rzeczą co? Stres. Stres w tej pracy, także też to przemęczenie właśnie, nieraz jest pogoń, tak, trzeba załadować, bo zamkną firmę, rozładować, bo to są pieniądze, wiecie, ktoś traci, jest stres też, tak, czyli jest pośpiech nieraz oczywiście, bo jeżeli w firmie by był codziennie pośpiech, to też w takiej firmie bym nie pracował, bo to by było też chore, tak, czyli wiecie, no to jest też kolejny minus, stres, czyli jest to stresująca praca i
co? No kolejnym też minusem co? No kręgosłup, tak? Kręgosłup bardzo tutaj przez wiele, wiele lat takiej pracy niszczy, tak? Ale ja akurat trenuję, bo z tego co widzicie, to trenuję sobie. Ruszam się, jak to się mówi, nie trenuję może nic wielkiego, ale ruszam się, jestem aktywny, jakoś to ten kręgosłup też, nie odczułam tego kręgosłupa, ale widzę u niektórych po prostu panów, kolegów, przeważnie z brzuszkami oczywiście, no chodzą już jak kaczki, tak? Nie śmieję się z tego, broń Boże, bo współczuję, bo to jest ból po prostu tutaj w dolnej części kręgosłupa, w krzyżu tak zwane, także to jest właśnie też taka choroba kierowców, jak to się mówi. Także ja nie mówię, że mnie to na przykład nie spotka, nie wiem ile będę lat kierowcom, ale wiecie, to jest też taka przypadłość, też trzeba na to zwracać uwagę. No i kolejną chorobą też może być otyłość, ale oczywiście ja byłem otyły, miałem 25 kg więcej, także wiem, że tą otyłość idzie zwalczyć. Także tu akurat nie jest to takie, wiecie, to jest taka trochę wymówka. A kierowcą jestem, to no, muszę być otyły, bo inaczej nie da się żyć w tej robocie. No da się trzymać dietę, ja trzymam dietę, trochę trenuję, też jak przyjadę na weekendy, trenuję na siłowni, tu trenuję w trasie, także wiecie, no wszystko z głową, także wszystko idzie zrobić, nie? Także za chwilę podsumowanie i zakończenie. No i co, podsumowanie tego, wiecie, gorszego odcinka, czyli tej drugiej strony transportu, ale wiecie, powiem Wam tak, no zrobię jeszcze odcinek dobre strony, tak, tej pracy, według mnie oczywiście, ale chciałem się skupić po prostu na takich negatywnych rzeczach, żeby nie było, że jest tylko pięknie i kolorowo, ale z drugiej strony, wiecie, są różne zawody i każdy zawód ma coś specyficznego w sobie, tak, czyli ma gdzieś tam, się słyszy, na magazynie jesteś, no to słyszysz, pracowałem też na magazynie, to wiem jak jest, ale też słyszę od magazynierów, a jeszcze wzięli to, a jeszcze, ale nie ma miejsca, a to, a tamto, a sramto, a tu nie ma, a tu nie zszytał, wiecie, i tu jeszcze się wkurzają i tak dalej. No, każda praca ma jakieś wady i zalety, nie ma czegoś takiego, że wszędzie są same zalety, w jakiejkolwiek pracy, czy to będzie transport, czy bycie no, lekarzem, czy kimś innym zupełnie, tak? W innym zawodzie. Także ja tutaj opowiadam z mojej perspektywy, opowiedziałem Wam to, co ja zauważyłem po prostu przez te 4,5 roku negatywnego. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o niczym. Mam nadzieję, że nie zapomniałem. Jakby co, to wpisujcie w komentarzach, co tam jeszcze byście dopisali, jeżeli pracujecie lub macie jakieś pytania, wpisujcie w komentarzach, chętnie naprawdę odpowiem, żeby coś się działo też na tym moim YouTube, bo będę, tak mówię, nagrywał filmiki, 3 filmiki w tygodniu zawsze, czy będę miał, wiecie, jedną łapkę, czy 100, zawsze będę nagrywał YouTube'a, dopóki będę miał na to ochotę, a podoba mi się to coraz bardziej, będę się rozkręcał nie tylko z treningami, też będziecie widzieć, jaką formę będę robił, bo forma moja rośnie, tak, rośnie ta forma, ale to tak na marginesie i bardziej będę się też skupiał na tym, żeby pokazywać tą formę, jak robię w trasie, niż takie, no to są takie, wiecie, na marginesie, myślę, rzeczy, które są też ważne, tak, w tym wszystkim, co robię, czyli w tych treningach, w tym wszystkim, jeszcze nie dość, że trenuję, nie dość, że trzymam dietę, to jeszcze są problemy, wiecie, takie codzienne, także nie tylko w życiu prywatnym, ale też i zawodowym, widzicie, i trzeba dawać radę, tak Wam powiem. Nagram w przyszłości jakiś filmik motywacyjny, jak no w dalekiej przyszłości, myślę, jak już będzie ta forma taka, jaka będzie dla mnie satysfakcjonująca, to pokażę tym malkontentom, którzy twierdzą, że po prostu nie idzie nic zrobić w trasie, nic nie idzie zrobić w wieku 40 lat, bo ja mam 40 lat, moi drodzy, i dużo osób mówi, że na tyle nawet nie wyglądam, ja się też nie czuję nawet na tyle, także wiecie, wszystko idzie zrobić, tylko trzeba ruszyć głową i tego chcieć naprawdę. Także co, ja kończę pozytywnie, z uśmiechem, dziękuję oczywiście za oglądnięcie kolejnego odcinka, zapraszam Was na moje portale społecznościowe, Instagram Seba Leszczyński, Facebook Seba Leszczyński i Wysportowany Kierowca. Jakby co, piszcie śmiało, pytajcie, zawsze chętnie odpowiem, pomogę za 0 zł, 0 groszy, jak to się mówi, to wszystko naprawdę darmowo, w gratisie, dla przyjemności, żeby to się, wiecie, wszystko fajnie kręciło. I co, jest 30 stopni dzisiaj, widzicie, dobrze, że mi klimatyzacja działa. Kiedyś miałem przypadek, że mi klimatyzacja się zepsuła, także wyobraźcie sobie cały tydzień bez klimatyzacji. Lepiej nie wspominać nawet. Także co, do zobaczenia, kolejny odcinek, nie wiem, czy to będzie już o pozytywach,
czy o pozytywnych stronach, czy to będzie jakiś trening, czy co innego, ale zapraszam na kolejne odcinki oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej, pozytywnie i do przodu.